Witam. Cześć, 4:10. Szczyt, no. Cisza. I zaczynamy budowę dalsze naszego modelu. No i co? I poniedziałek, tak? Wszystkich pozdrawiam. Jak każdy poniedziałek. Jest zawsze dobry początek tygodnia. Nabijam się czasem. Dobra, poniedziałek. Ok, pozdrawiam. Hej. Teraz będę robił, gdzie to jest, tu, cześć, będę robił dodatkowe elementy, spróbuję to zrobić za pomocą jeszcze innego sprzętu, by wam pokazać, to jak tak mamy, tu, z jednej strony mamy to, a tutaj mam to, o. Myślę, że widać, lampa. LEDowa, jak zawsze, przypomina się. Pierwsze co zrobię, to będę odszył nóż. Zrobię tak. Jeszcze zrobię. Tu jeszcze mam trochę cieńsze. Ok. I tnie tak. Czubek jeszcze trzeba dociąć. To naprawdę on jest tak. O, już udało się. Dobrze. A to są wkłady. Zaraz wam pokażę. To są takie wkłady. No tutaj LEDy. Coś tam też spróbuję robić. O. Można mieć ich tu. Ale komplet jest na tyle ciekawy, że po to się nad ostrzyć. No dobra, żebym tutaj za dużo nie marudził. Jedziemy z tematem. Mam jeszcze elementy z poprzedniego. 3,8 i 3,1 to tutaj, o, tu na górze 3,8, a 3,1 tu palcem wskazuję. Mama uczyła, nie pokazuj palcem. Niestety nie żyje. W wieku 25 lat ciężkiej choroby musiałem ją pochować. I wiele rzeczy zostało wtedy dla mnie na głowie. No dobra, to tak bliżej listopada, to się człowieka trochę ten, co ja miałem zrobić, dobra. Ok, zobaczmy co my tu mamy, okulary już ten, bo to minusy mam, więc muszę coś tu zmienić. Po prostu stary człowiek się chodzi. Dobra, robię, bo do roboty zaraz, do Olsztyna. Świetnie, trudno coś znaleźć, a moja podróż przez Europę transportem się skończyła w pipie. No i dobra, leci. Ok, tutaj nacinamy. Czasem w modelach jest tak, że albo po linii się wycina, albo przed linią. To już trzeba zorientować się tak naprawdę w czasie budowy. Ok. Jest element 31. Coś takiego mamy.
że tam się zagina. I teraz zobaczymy, jak się zagina. Bo może być tak, że robimy do zewnętrznej, jest zielone na wierzchu, albo trzeba tu retuszować. Summa summarum, zrobiłbym w ten sposób. Więc zaznaczam sobie, już nie markerem, tylko tu, gdzie będzie nacinane. Trzeba pamiętać, że nacinane, tak? Żeby zagięło się równo. I co? Żeby zagięło mi się do góry, to muszę przyciąć z tej strony. Czasem to jest problem, bo później jak nie pamięta się i przytnie, to papier jak jest łamany kilka razy, to już później źle wygląda. Papier jest niesamowity dla mnie osobiście, ponieważ z papieru można zrobić wiele rzeczy. Papier i klej to jest łatwy w formowaniu. O. Coś takiego mam. I prawdopodobnie będzie tu, tak sobie wyobrażam. O, i teraz na przykład jak mam coś takiego, biorę, gdzie ten marker jest. Mam ten marker już wspaniały. Może tu. Ok. I lecimy. Retusz. Może być retusz kolorem, który jest malowany model. Wtedy trzeba bardzo dobierać. Pokażę w swoim czasie. Ale że ja jestem starej szkoły i stary, jak to mówią mi dzieci. Niestety, starzejemy się i pewne rzeczy nam zostają. Uczę się teraz grafiki. Jest to fajne, ale wow, powiem szczerze, czas. Dzięki pomocą przyjaciół, którzy mają firmę, mam na szczęście oprogramowanie dostępne na każdym poziomie, to dzięki Bogu, że zasłużyłem na to, że pomagają mi. Może nie wszystkim, ale pewne błędy też się popełnia w życiu. Ok, to co, sprawdzimy. I teraz mam taki. Tu czasem klej się wysycha, klej, więc ten. O. No dobra, odkleiło się. O, powiedzmy, że mam tutaj ten kawałek, przyda się. O. Okej. I co? W takim przypadku, jak tu, możemy zagiąć tak. Łączy się, klei się. O. Możemy tutaj kleju za dużo było, to też nie zrobię. Ważne jest, bo nasiąka papier. No i pierwsze, tym bardziej to papier, to jest na wodę. Myślicie, że tak zrobić? Czy tak? Z tego co wiem, że to jest wyświetlane na przedniej szybie. Robię tak. Prosto. Prosto. O ty. O. Dobra. Coś takiego wyszło. Jesteśmy tak naprawdę jeszcze w moim wielkim, męskim świecie. Moja przestrzeń. Zdania jestem, żeby każdy mężczyzna miał swoją przestrzeń do zabawy. Coś, co pozwala ci jako człowiekowi odciąć się od rzeczywistości, która, powiedzmy sobie szczerze,
Nie jest ciekawa czasem. Dobra. To mamy. Chwila przerwy. I wracamy. 8 element. Jest to pewnie hamulec. Czy źle się wyraziłem? To jest jakieś zabezpieczenie. No, ale nie to. W tej chwili mi chodzi. No, chodzi mi o to, że jak jest zakręt, to żeby równo było. Nożyczkami. Wow. Naprawdę. Jest tak, żeby tutaj mieć coś takiego, tak? Nie wiem, czy widać. O, może tutaj teraz. O, chodzi o to, żeby równo, jak zawsze. Nie? Nie wiem, a tu będzie widać. Lecimy dalej. Kroczy za kroczkiem, spokojnie. Efekt cięcia ma być, tak? Nie spieszyć się. Wiadomo, że nie można robić tego. To jest za długo też. Może taki model byśmy robili. Na rok, który ma niewiele części, a są modele, co mają kilka tysięcy. I to jeszcze takie, że ja już nawet nie ruszam, szczerze mówiąc, bo to trzeba mieć naprawdę dużo czasu. Następny element, lecimy, bziu. Samolot jest dość wdzięcznym modelem. Tak się teraz zastanawiam się, ponieważ ma dość łatwe części, nazwijmy to w ten sposób. Wielkością nieraz. Ale już nie przykryję innymi częściami, jak na nim coś nie wyjdzie w połączeniu gdzieś, tak? Albo zagniemy karton. Już tego efektu nie będzie. Zawsze chodzi o to, żeby czysto był model zrobiony. Tak, więc ani kleju, żeby nie było widać białych elementów. I równo połączone. Pamiętajmy, że jeden model wyjdzie lepiej, jeden gorzej. Ogólnie chodzi o to, w moim przypadku, żeby odstresować. Wiesz, stres kiedy występuje? Kiedy coś jest wewnętrznie ze sobą. Walczymy, tak? To żeby wstać, to żeby zrobić coś, tak? Może nie jest aż tak w każdym przypadku bolesne, ale chodzi o to, że co robimy, dlaczego i po co, nie? Czasem coś nam nie wychodzi, już się wkurzamy, tak? Czasem ktoś tam ględzi, albo samemu się ględzi i kogoś się wkurza. Samo życie. Myślę, że jeśli człowiek jest świadomy tego, łatwiej przeżycie przejść. No dobra, ja tu ględzę, nie? I wkurzam. A tu na przykład możemy retusz strzelić. Magiczny marker. Jak wyschnie mi całkiem, to będę musiał go szukać. A jak szukać, to jak będzie nowy, to też mogę zrobić słabo, bo będzie przelewał. O tym, co ty? Tu mam, tu mam, tu
Wewnętrznie. Jest. Tak przy okazji. Dzięki Pawle Salucha za zdjęcie. Chciałem coś zrobić, jeszcze jedno zdjęcie takie w Photoshopie. Okej, myślę, że już mamy czasu z tym wszystkim i będę dalej działał w tym temacie. Pozdrawiam. Pyk. Ok, następnie dziś jeszcze tak to się nazywa, że tą szybkę się zrobi. Mam tą szybkę taką i mam ten element. Spróbuję go jakoś przećwiczyć. Zrobię tu na rogach dziurki. Zaznaczę, aby tylko równo, żeby mi tu tutaj tyk, tyk, tyk. No coś tu widać teraz. Mam taki coś. Teraz ten klej zabiorę stąd. Teraz zrobię prostokąt. No dobra. Włączymy ten prostokąty. Przeciągnę trochę dalej. No zobaczymy co wyjdzie. Nie, nie, no o, jak to mówię. Świetne. Już nie widzę dobrze. Ok. No coś tam jest już. Zobaczmy teraz czy ja jestem tutaj. Dobry. No coś byśmy mieli. Takie coś. I dalej tniemy. I dalej tniemy. Dobra. I co? Trochę krzywizna wyszła. Najgorzej to poprawiać te krzywizny. Się poprawia, poprawia, poprawia. I już w ogóle później. No dobra, ten klej miałem. Spróbujmy tu dokleić. Niech to namoczymy. No widzicie, moknie, już się wyginę. A dzisiaj rano. Poniedziałek. Początek. Się zaczęły przymrozek. Nie ukrywam, lubię. Ciężko jest, a jakoś tak. No i co? Zobaczymy nawet ten. No i jest zawsze pewien problem polegający na tym, że połączyć plastik z papierem i żeby folię jeszcze nie zmęczyć. No dobra, zobaczmy. No kurczę. Żeby to miało sens, nie? To też nie było brudów. No jest. Z tego wyjdzie. Okej. Okej. Coś jeszcze tu trzeba. Okej. Aha. No i właśnie. Musimy smarować klejem. Zobaczymy jak to pomoże. Trochę tu zabierzemy. Dobra. Trochę tu. Podmuchamy, ale nie za mocno. No, klej pod temperaturą i wiatrem, powiedzmy. Temperatura palca, wiatr.
No i coś takiego nam wyszło, nie? Nie wiem, czy to widać, ale taka szyba. Dobra. Ok. Dobra. Niech schnie. No to co? Wyłączam się.